Witam Was bardzo serdecznie w 189 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku będzie kilka tematów. Pierwszy, sadzenie lilii wodnych. Odnośnie tego gatunku zrobię osobny odcinek, ponieważ jest to temat dosyć obszerny. Najważniejsze odnośnie sadzenia tych roślin jest, aby były posadzone w odpowiednim podłożu. Powinno być ono lekko gliniaste, piaszczyste, ale również zawierać elementy żyznej ziemi i zasobne w składniki pokarmowe. Ale nie za bardzo, żeby nie powodować zakwitania glonów w zbiorniku. Ja posadziłem je w mieszaninie ziemi gliniastej, piasku i ziemi ogrodowej w stosunku 2:1:2. Odnośnie samego sadzenia, to w zależności od rodzaju zbiornika, możemy je sadzić w workach jutowych i innych wykonanych z tego materiału, w koszach przeznaczonych do tego, albo w doniczkach, ale wtedy należy zrobić im więcej dziur. Taki patent odnośnie samego sadzenia jeszcze. To na samą górę po posadzeniu całej rośliny warto nasypać troszkę piasku lub drobnego żwirku, aby uniemożliwić wypłukiwanie ziemi z kosza. O odmianach, które ja posadziłem, opowiem Wam też w kolejnych odcinkach. Drugi temat to sadzenie traw pampasowych w gruncie. Posadziłem je już na stałe. Zimy są coraz słabsze w naszym rejonie jak na razie, ale mimo to będę je zabezpieczał. O tym jak opowiem Wam bliżej tego terminu. Jesteśmy już po zimnych ogrodnikach, tak więc większość roślin ze szklarni trafiło już do ogrodu, takich jak rośliny sezonowe w pojemnikach oraz drzewa i krzewy, które były bardzo rozwinięte i bałem się je wcześniej wysadzić w ogrodzie. Na dniach będę wysadzał resztę i kończył tą jedną część ogrodu oraz brał się za drugą już.